Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcineczku z G4 Skins na moim kanale. Oczywiście przypomnę o konkursie na skina. Jakbyś chciał oczywiście wygrać, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarz oczywiście napisz na Discorda, to można użyć oczywiście kodu Croxy na GeForce Skinish, jak oczywiście są pełnoletnią, jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny guziczek, kod promocyjny, no i tutaj oczywiście kodzik Croxy przez 2x sobie wpisujesz 5% więcej do każdej wpłaty, no i oczywiście skrzyneczka na start za free dla użytkowników, więc zapraszam oczywiście do wspólnej zabawy, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś. Zobaczmy, jak to jest, skrzyneczka odda 551 zł z 700, no mogło być lepiej, tak, trzeba sobie umówić, ale mogło, znaczy umówić, trzeba się umówić tak naprawdę, tak, tutaj posługujemy się poprawną polszczyzną, tak, bardzo ładnie tutaj udało nam się wyjść na plus teraz, więc no troszkę ta skrzynka odkupiła winy tego poprzedniego otwarcia i tutaj będzie 33 zł na plus, no. Zawsze, że tak powiem, grosz do grosza, tak? Grosz do grosza i się uzbiera kokosza, więc no okej. Okay. Tutaj niestety 17 zł na minus. Myślę, że możemy przejść na jakąś batalkę. 5000 zł mamy. W ogóle podrzucajcie mi w komentarzu jakieś propozycje skrzynek, które fajnie oddają na GeForce Skinsie, bo tak w sumie, kurczę, mam tak parę ulubionych skrzynek swoich, nie? Między innymi właśnie skrzynka Billionaire, skrzynka 10% Luxury i tak naprawdę, kurczę, chciałbym tutaj poznać jeszcze jakieś skrzyneczki, które tak mogą mi fajnie oddać, tak? W sensie mają taki potencjał, ale kurczę, no nie wiem, czy ja nie mogę trafić po prostu, czy powinienem jakby skupić się na większej ilości po prostu jednej konkretnej skrzynki, jak już faktycznie je sprawdzam, a nie, że wrzucam sobie po jedną, po dwie sztuki, tylko faktycznie tak zrobić sobie batelkę na jedną konkretną skrzynkę i sprawdzić wtedy, czy właśnie oddaję. No tak kurczę, no szukam właśnie takiej skrzynki, bo no trochę mi się przyjadły, nie powiem, te skrzynki 10% Luxury, ale no lubię je jednak mimo wszystko, tak? No bo skrzyneczki procentowe oczywiście to jest u mnie no topka jakby skrzynek, tak? No czasami, że tak powiem, wychodzimy na mocny minus z nich, jak teraz na przykład, ale no mam nadzieję, że tu się to zmieni w niedalekiej przyszłości. 2000 zł chętkę dla mojego przeciwnika, no to tutaj musimy się postarać, żeby tą bitwę wygrać. Fajnie by było, jakby spada nam MP9, no mamy pierwszego skina, jest to 10 zł więcej, stary, więc w tym momencie mamy przewagę, ale co ty się, no nie, no. No i zabrała mi ta WP wygraną, no o co chodzi, no? No czemu, no musiałaś spaść akurat teraz? No pointa, 2800 zł, tyle mi jeszcze zostało. Skin na pocieszenie, no powiem wam, że nie byle jaki, bo M4 Cesarz, bardzo śliczny skin. Więc jego oczywiście sprzedajemy i lecimy może teraz na skrzyneczki widzów. No, że tak powiem, kontynuacja tutaj szukania skrzynki, która może da mi jakoś fajnie zarobić, no. Ostatnio niestety się takie skrzynki mi nie udało znaleźć, która tak, no, mógłbym z czystym sumieniem powiedzieć, że kurczę, naprawdę mocno oddaje, nie? Zobaczmy, jak jest tutaj. Napisane, że safe ponoć, tak, 47, więc zobaczmy, 450 zł na 5 takich skrzynek wydajemy, no mamy Neon Revolution w sztukach dwóch, tylko czy to będzie profit, 333 zł, no jest to 120 zł na minus niestety, więc spróbujmy jeszcze raz, jest pierwszy, Kałach Asimov, no to niestety będzie wszystko, 183 zł, no bardzo słabiutko, ten Kałach Green Lamina, coś tam też kosztował 70, no ale to nie jest to. Mam te 10% knife, więc może tutaj będzie lecieć nam ciutkę lepiej niż na tej witewce na skrzynki 10% Luxury. Zobaczmy. Chciałem powiedzieć, że mam pierwszą kosę już tak w pierwszym kafelku, no, no niestety nie pykło. 300 zł, no póki co wyrzucę, no by było to. Zobaczmy, jak będzie dalej. Kolejne otwarcie niestety puste. No powiem wam tak, jeżeli to będzie tak wyglądać, no to zostanę bankrutem szybciej niż mi się wydawało. Kolejne otwarcie puste, to już jest 900 zł wydane. Jak teraz kosa jakaś nie poleci. Okej, no mamy jedno, mamy dwie aż. No to będzie może z 1000 zł. 852, no powiedzmy, że jesteśmy no na minus, może nie wiem, z 50 zł, ale
Chociaż nie, no czekaj, bo tutaj wydajemy z groszami tak naprawdę. 292, a ja zaokrąglam do 300. No to nie wiem, może tam jakiś zero, może minimalny jakiś minus. Zobaczmy, jak będzie dalej. Kolejne otwarcie, niestety pusto. A zobaczmy sobie na szybkim, jak tutaj będzie kręcić. Jest pierwsza kosa, okej. Okay. Jest druga, no powiem tak, szybki tryb, tutaj bardzo ładnie oddał. No ale oczekiwałbym jakiejś innej kostki niż tylko te good knife, tak szczerze powiedziawszy. Zobaczmy jeszcze raz. Niestety pusto. Na tego bajoneta powiem wam szczerze, no kurczę, poluje, no nie powiem, że nie. Mam nadzieję, że tutaj za którymś otwarciem w końcu poleci. No mamy good knife'a freehand tutaj. Mam tutaj jakiegoś nomada, jak się nazywa. Jest kostka, no niestety jedna pojedyncza. Zobaczmy jeszcze ostatnie otwarcie. Okej, okay, jest nomad. Ej, co ty gadasz? On 1300 zł kosztuje. No i powiem tak, no overall na tym przedsięwzięciu wydaje mi się, że wyszliśmy nawet delikatnie na plusik, tak? Tylko mi się wydaje, nie jestem pewien. Zobaczmy tutaj, 40%, tylko czy to będzie na profit, ile ten kleka? Stówkę, no jest to na 40% profit, no powiem wam tak, no. Myślę, że możemy zaryzykować, jest jeden, drugi i trzeci, powiem wam tak, 300 zł, 400 wydajemy. No zobaczmy dalej, no tutaj musimy kostkę trafić, żeby, że tak powiem, definitywnie wyjść na plus, na tą kosę. 3% na Vaya Doppler. Zobaczmy jeszcze raz, będzie to otwarcie. Naklejka, Neon Rider, 200 zł. Jeszcze jedno otwarcie. Jest naklejka, dwie naklejki, kałach. 300 zł. No znowu stówka na minus. No proszę, weź mi zrzuć w końcu tą kosę. Ostatnie otwarcie, daj ci ostatnią szansę, żeby tu dla Voya zakręcić kosę. Kosy dla Voya nie będzie. 100 zł. No powiem wam tak, zostało nam ile? Czekaj, bo tu się nie odświeżył balans. 870 zł. Dobra, znajdźmy po prostu skrzynkę do po prostu tej wartości, co mam. Tak, weźmy odpowiedzmy 500. No i zobaczmy, zobaczmy, co wy tutaj przygotowaliście. 3% hold, 10%, 6% zysk. No powiem wam tak, najbardziej mi się w oko tutaj rzuciła skrzynka Król YouTube. No, zobaczmy, co tu mamy. 15% na Marbuszu. Powiem wam tak, no. Nie wiem, czy to jest mądre, ale wjadę w jedną taką skrzynkę, no najwyżej, że tak powiem, zostanę po raz kolejny. Nie! To są jaja jakieś.